Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie ustalili, że lekarka z terenu powiatu oleskiego, poświadczając nieprawdę w dokumentach medycznych, popełniła przestępstwo korupcyjne. Osobie tej przedstawiono 24 zarzuty tego typu przestępstw. Polegały one na tym, iż bez obecności osoby badanej wystawiano zaświadczenie o tym, że jest zdolna do pracy, bądź bez przeprowadzenia badania potwierdzano stan zdrowia pozwalający na pracę na przykład w handlu czy w gastronomii. Oprócz tego policjanci ustalili 8 osób, którym przedstawiono łącznie 19 zarzutów. Zarzuty te dotyczą pomocnictwa w tym przestępstwie. Tym osobom grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Także w trakcie wykonywanych czynności ustalono jednego z pracodawców, który niewłaściwie wykonywał obowiązki wobec pracowników, obowiązki, które wynikają z kodeksu pracy. Również tej osobie przedstawiono 2 zarzuty z kodeksu pracy, a kara, jaka mu grozi, to 2 lata pozbawienia wolności.